A w Gorzowie weterani przekazywali młodym Lubuszanom swoje wspomnienia z misji w Kambodży czy Iraku. Żołnierze przekazywali też zdjęcia i pamiątki. Wykład z okazji zbliżającego się Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa zorganizowało Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych. Przede wszystkim chcemy uczcić pamięć tych, którzy między innymi polegli na misji, ale też przypomnieć tradycję polskiego żołnierza, który uczestniczy od lat 70. w misjach pokojowych. To nie tylko misje pokojowe ONZ-u, ale również misje związane z Unią Europejską. 15 lat temu, czyli w tym roku, przypada taka okrągła rocznica, bo 15-lecie tego wydarzenia, o którym tak naprawdę nie mieliśmy wiedzy, że to po latach stanie się tak znane. Natomiast bardzo się cieszę z tego powodu, że młodzież się spotyka, młodzież chce o tym mówić i nie tylko o Karbali i nie o Iraku, ale również o wszystkich misjach polskich, gdzie żołnierz polski brał udział, bo zawsze o tym wspominam, że wszędzie, gdzie żołnierz polski się nie pojawił, tam godnie reprezentował kraj i nigdy nie przyniósł wstydu. Dlatego jest mi niezmiernie miło z tego powodu, że jednak szkoły, uczelnie wojskowe i uczelnie cywilne wracają do tamtych tematów.